Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Paladynie i zobaczymy, czy na tym naszym nieszczęsnym Paladynie cokolwiek uda się dzisiaj zrobić, czy uda nam się jakieś lożki pocisnąć, może jakiś level wbić, no zobaczymy. Na wstępie, zanim jeszcze zaczniemy odcinek, proszę każdego, kto ogląda ten film, o zostawienie kciuka w górę. Ja o tym zapominam mówić na starcie, na początku odcinka, te łapki w górę niby mnie obchodzą, niby mnie nie obchodzą, wiecie jak to jest. Generalnie chodzi o promowanie filmu, ale po prostu jak wam się o tym nie mówi, to bardzo o wiele mniej po prostu jest tych łapek w górę pod filmem, gdzie powiem tylko na końcu, aniżeli pod takim filmem, gdzie mówię na początku. Więc jeżeli oglądacie, to po prostu tego kciuka w górę zostawcie. Na szybko, co tu się pozmieniało na tym Paladynie? No kopalnia już 35 prawie. Jak widzicie, niewiele nam surowców brakuje, żeby właśnie ją postawić. Oprócz tego mamy tutaj jeszcze kopalnię złota na 26 poziom i też nam niewiele dusz brakuje, żeby poszło na kolejny. Co tutaj więcej jeszcze, jeżeli chodzi o niego? No coś tutaj się ostatnio przebierałem, tak można powiedzieć, dla samego siebie, ale te zresztą sami widzicie, 406 level, 23 aura, epic ostatni, natomiast no wiele mi to nie dało, bo te itemki dawały tam około, nie wiem, 15 statystyk, 20, w zasadzie to tak z nudów się przebrałem, no ale niepotrzebne, no broń też mi tam jakoś wiele nie dawała, więc teraz to już naprawdę na tym Paladynie to nawet jestem skłonny zaryzykować 20 leveli bez przebierania, oprócz broni. Broń wiadomo, że po jakichś 5 tam sobie wymienimy, ale generalnie takie itemki to około z 15-20 leveli bez przebierania, bo nie ma sensu, bo po prostu to przebieranie za wiele nie daje. Kamyczki mamy generalnie po 700 ponad, tu nawet jakieś 744 też pachołkom sporo tych kamyków powymienialiśmy, więc może w strefie mroku dzisiaj coś ciekawego pójdzie, no ale to jeszcze zobaczymy. Do kibelka, w sensie do kibelka, do wiedźmy mamy wszystko wrzucone, to co powinienem mieć już dzisiaj tak naprawdę po północy. Więc tutaj już generalnie tu jakieś widzicie piki do kibla poodkładane, tutaj w ogóle jest coś, ale to i tak nie jest nam dzisiaj potrzebne, jest dosyć tanie, to tam pójdzie jakoś do kowala niedługo. Co tutaj więcej tak naprawdę? Wydaje mi się, że wszystko, zrobiłem sobie awkę przed odcinkiem, jakbym tam ewentualnie jakieś levele wbił i tak dalej, więc wszystko mamy poogarniane. Także chyba przechodzimy do lochów, chyba nie ma co tutaj się zastanawiać. No itemków mam trochę, ale generalnie one są, jak widzicie, tanie. Wszystkie drogie itemki, które miałem z Tornado, już poszły do niego. Więc no mimo wszystko będę mógł w razie czego je tutaj wyrzucić po prostu. I druga sprawa, znalazłem w końcu tutaj dla Magusia broń 60% na ostatnim epiku. I teraz już po prostu przestaję kupować w ogóle tutaj cokolwiek u tego kupca. Już mamy tak naprawdę wszystkie runki ogarnięte u naszych pachołków. Oprócz tego mamy runki ogarnięte tutaj po prostu u nas, na tej naszej postaci. Wszędzie sobie jest, u pachołków jest łączna odporność, jest także 60% na broni i 15% HP tutaj na wszystkim, jak sami możecie zresztą zobaczyć, jeszcze ja tu się sam upewnię, dokładnie tak jest, więc wszystko jest, można powiedzieć, perfekcyjnie, u nas też jest wszystko maksymalne, więc nie ma co już tego kupca kupować. Dobra, nie przedłużam, tylko po prostu lecimy. Pierwsze co cztery ręki Peter, jeszcze zobaczmy sobie. Czy tutaj coś mamy? Nic nie mamy tak naprawdę, to było ostatnio na ostatnim odcinku, więc możemy to wszystko poodznaczać i sobie ewentualnie pozapisujemy coś z dzisiaj, jeżeli udałoby się oczywiście pokonać. No i zacznijmy od tego czterorękiego Petera. Jakby nie było, tutaj statystyk troszeczkę mamy, wiadomo, idziemy w golda, więc te statystyki regularnie nam rosną, regularnie to jakoś tam idzie do góry, no i czy my jesteśmy w stanie, no tam 7 milionów jakaś próba i dokładnie, pokonany, zobaczcie jak szybko, ostatnio się z nim męczyliśmy, bo też były bliskie próby, a tutaj tak naprawdę od razu nam to padło, no i dostaliśmy te 300 milionów expa, no ale zobaczcie, pod jakby można powiedzieć, że jeżeli chodzi o cały level, no to jest tak naprawdę bardzo, ale to bardzo niewiele. Dobra, ulepszona jakość przedmiotu 5 plus 5, ale za dyszkę, więc może ją tam oddamy sobie do wiedźmy po prostu. I co my teraz mamy? Teraz mamy zwiadowcę. No i ten zwiadowca to już jest cięższa sprawa. Bodajże chyba na łowcy na nim stoję, chociaż mogę się mylić, bo tam łowca to jest mimo wszystko jednak dosyć młodszą, nazwijmy to, postacią, aniżeli ten paladyn. No ale zobaczcie, no tutaj ten, jeżeli chodzi o tego zwiadowcę, to jest ten problem, że on tutaj tych uników robi i bardzo dużo bije. Zobaczmy w ogóle jak walka wygląda, no tym fireballem my tutaj dużo robimy, no ale zobaczcie, no to jest właśnie krytyk od niego. Chociaż ej, kurde, jak to w ogóle wygląda jak on wali nam zwykłe? Bo zobaczcie, że my tutaj bardzo mocny cios, jeżeli chodzi krytyczny, no i tutaj niestety zwykły, no i on krytyk, no i zobaczcie, jakbyśmy tutaj nie zginęli, to byłaby szansa go pokonać, czyli on jest w zasadzie do zrobienia, jakby nie było, tutaj też no dwa mocne kryty, no to jest właśnie ciężko taką próbę idealną, można by powiedzieć, znaleźć,
Ale tutaj, o, na przykład tutaj chyba ustoimy, dokładnie. No i zobaczcie, jakby on teraz nie robił uników, a my byśmy krytyki posłali, to myślę, że on jest nawet do zrobienia, bo jak walniemy tym mieczem za te 20, powiedzmy, milionów, 25, no to jednak on ma tylko 76 milionów HP, nie? Więc to jest dosyć sporo. Także okej, poklikamy, bo jakby się tu jakoś ta walka ułożyła, tak można powiedzieć, dla nas dosyć przyjemnie, tak jak zresztą sami widzicie. No dwa hity musimy ustać i najlepiej dwa krytyki rzucić i myślę, że będzie po zawodach, no ale zobaczymy, ile my w ogóle mamy, a dobra, nieważne, miałem patrzeć, ile mamy grzybów, ile my chcemy na niego poświęcić, no ale jak widzicie, także został pokonany. I też tutaj coś mamy dla też klatę swoją drogą, ale poczekajcie, jak to w ogóle wygląda, jeżeli chodzi o maga. Plus 82 i to się zamieni bodajże, to możemy w sumie to mu dać. Tak, bo to mu da troszkę więcej. Dokładnie, to się zamieni na inteligencję, no i jest o wiele lepsze, więc dobra, zamienimy sobie teraz runki. To bodajże tutaj, odzysk klejnotów w ten sposób. No i dobra, i od razu możemy razy dwa ulepszyć. W sumie jeszcze też nie spojrzałem, czy ja mam wszystko ulepszone. O, na przykład widzicie, rękawic nie mam razy dwa, broni nie mam razy dwa. Tam to było w kiblu, ale to nieistotne. Pierścionka nie mam razy dwa, no właśnie, bo ja tutaj powymieniałem trochę ekwipunku, a zapomniałem poulepszać, więc sobie to od razu zrobimy. U zwiadowcy chyba wszystko jest git, dokładnie. My mamy wszystko razy 10 i broń razy 12. Natomiast tutaj u tego naszego barbara też jest wszystko git. Okej, dobra, to więc na razie niech będzie, powiedzmy w ten sposób. I okej, ostatni to jest bodajże mag. Dokładnie, ostatni to jest mag, no i on tutaj blokuje, blokuje naszego Firebola, ale też ma nas na hita. I on ma nas na hita, my zobaczcie, że tam był duży krytyk, ale on ma nas na hita nawet jak nam pośle zwykły cios. Widzicie? Bo to działa na tej zasadzie, że jakbyśmy my tutaj dwa mocne krytyki walnęli, to on by zginął, ale po prostu nie mamy szans tego zrobić. Zobaczcie, 25 milionów, no i tu ma on nam zbije, ile by nas nie bił, to my po prostu giniemy od niego na hitka, nie? Więc niestety jeszcze musimy, chyba długo nam zajdzie, zanim my go pokonamy tak swoją drogą, no bo jednak, no wiadomo, berserkiem go zamknęliśmy bardzo łatwo, a tutaj tym paladynem tak czy siak on nas musi uderzyć, no a on nas po prostu bije, no dokładnie, krytyk jest bardzo mocny, ale tutaj nawet zwykły cios, no i też, no chyba taki najsłabszy zwykły to około 150 milionów, a my mamy 132 miliony HP, więc no niestety, musimy się na razie wstrzymać. Na razie, ale dobra, no 2-13 piętra pokonane, więc spoko. Chociaż no, ten mag jest przesadzony. Ten mag, bardzo go długo będziemy bić każdą klasą oprócz berserkiem tak naprawdę, bo berserkiem to on pójdzie od razu, a jednak każdą inną klasą, no tutaj będą dosyć duże problemy. Okej, mamy Posejdona, to jest Góra Olimp, 8 na 10, to jest zwiadowca, tak więc też powinno być z nim łatwo. No na pewno tutaj Fireball troszkę bije, o, akurat jemu to za wiele nie bije, no nieważne. W każdym bądź razie, no bo on ma bardzo dużo HP też, jakby nie było, no ale mimo wszystko może jakby on tutaj jakichś uników nie porobił, to byśmy byli w stanie coś z nim podziałać jako ten paladyn. No to jest paladyn, nie? Tutaj te lożki to jest naprawdę rzadkość, żeby cokolwiek padło. I poza tym też, no dlatego rzadko z niego nagrywam, no bo sami widzicie, że tutaj głównie to jest ciłanie statystyki i może w końcu coś padnie. No ale 2-13 piętra to już jest, powiem wam, całkiem spoko progres. Wiem, że jeszcze na pewno tornadko nam jako tako pójdzie, więc tam też może nawet się uda ten 408 dobić, także byłoby naprawdę przyjemnie. I zobaczcie, Posejdon padł, super. Dobra, od razu tutaj go zapisujemy. Swoją drogą jeszcze rankingi, bo to też was może ciekawić. No jesteśmy tutaj na trzeciej pozycji i prawdę mówiąc, tutaj Anabello ma wyższy level, ale wygrywamy z nim praktycznie non-stop. Alvaro tak samo ma wyższy level, ale te, o wiele wyższy zresztą, ale też z nim wygrywamy praktycznie non-stop. No on tutaj też ma te gemy o wiele mocniejsze. Ale mówiąc szczerze, zobaczcie, że mamy 11 tysięcy czci różnicy między właśnie tutaj nami a Anabello, więc no to jest naprawdę bardzo dużo. A druga sprawa, tutaj Guldi delikatnie wyżej jest od nas, powiedzmy, jeżeli chodzi właśnie o tą cześć, no ale z Guldim to my wygrywamy raczej, zaatakuję go, pozwolę sobie zaatakować zaraz, bo ostatnio było coś takiego, że zrobiłem chyba z 10 walk, bo Guldi jest, był wtedy mniej więcej na naszym poziomie, też tam miał podobne statystyki i tak dalej. No i generalnie, o, teraz chyba z nim przegramy akurat.
No cóż, nie wyszło, ale dobra, no nie będę już go bił drugi raz. Dlaczego? Dlatego, że ostatnio sobie zrobiłem tak z 10 walk dla testu po prostu, żeby właśnie zobaczyć, czy my z nim będziemy większość wygrywać, czy przegrywać i tak dalej. No większość wygrywaliśmy, ale tam się strasznie oburzył, że dlaczego kogoś, z kim jestem w gildii, atakuje i tak dalej, może po części miał rację, no ale ja na przykład do tej czci w ogóle nie przykładam, jakby nie przykładam za bardzo uwagi, więc jeżeli ktoś, wiecie, mnie tam ładuje, atakuje, no to spoko, jego tam sprawa. No więc jakby wiecie, no mnie to jakby nie rusza, że tutaj stracę tą cześć, no a jego tam bardzo ruszyło, no bo mówię, większość z nim jednak wygrałem, no a tu chyba za każdy atak było 200 czci, więc no jednak sporo, no ale mimo wszystko powiem wam tak szczerze, jeżeli nie byłoby Antoniako na tym serwerze, to tym paladynem wbilibyśmy naprawdę top 1, bo wygrywamy tutaj ze wszystkimi, no i z tym Gullim tak samo większość walk raczej wygrywamy, mimo że on ma te klejnoty, no zobaczcie, on ma klejnoty po 850, chociaż tu nie wszystkie, ale generalnie no ma mocniejsze te gemy, nie? Widać, że tą kopalnię ma tam kilka poziomów wyżej aniżeli my, no a tutaj i tak z nim większość właśnie tych walk nie wygrywamy, no ale jest taki Antoniako, który ma gemy już po 900, po 930, no i z nim 950 nawet jeden. W sumie ciekawe, czemu do broni nie włożył, no ale nieważne. Więc no z nim tutaj jest dosyć duży problem, ale powiem wam szczerze, że tak prawdę mówiąc, jeżeli już się tutaj zbliżymy tymi kopalniami i tym wszystkim, to jest jednak mimo wszystko szansa, żeby jakoś się zrównać z tym Antoniako, nie? Powiem wam, że ten paladyn naprawdę ma potencjał, dlatego właśnie tutaj cały czas sobie regularnie, sumiennie klikam. Wiadomo, w levelu jest ciężej dogonić takiego berserka, dogonić takiego chociażby zwiadowcę. Tutaj Antoniako, no on tutaj niby gra wojownikiem, ale nadrabia bardzo gema. No on te gemy ma naprawdę bardzo, ale to bardzo wysoko i tu w ogóle też ma poulepszane po razy 12, no więc ma pojęcie, tak, ma pojęcie i bardzo ma mocnego tego wojownika, ale myślę, że jeszcze kwestia czasu i będziemy tutaj w stanie pokazać pazurek tym paladynem, więc po prostu spokojnie sobie gramy i tyle. Dobra, mamy Hadesa, oczywiście te wszystkie walki wam pokażę później, w sumie jeżeli chodzi o rankingi, to jeszcze wam mogę pupilki pokazać, taki drugi można powiedzieć istotny ranking. No jesteśmy na trzeciej pozycji, Alvaro jest przed nami, natomiast no tutaj tak naprawdę no tego Paula powinno tutaj nie być, bo on już nie gra od kilku miesięcy i z tego co wiem to był jakiś błąd i przez to, że właśnie po prostu ten Paul się pokazywał bardzo wielu osobom i z nim przegrywały i po prostu dlatego tak tą część dosyć wysoko podbił, nie? Tylko że ciekawi mnie to, że teraz już każdy z nim wygrywa, kto go trafi, a ta część i tak mu praktycznie wcale nie spada. To też jest swoją drogą ciekawa sprawa, no ale nieistotne, no na ten moment jesteśmy można powiedzieć na trzeciej pozycji, no i tutaj Alvaro nas przegonił, ale pety to jest naprawdę tak, czasem jesteśmy na 10 pozycji, czasem jesteśmy na drugiej, no bo nie mogę powiedzieć, że na pierwszej, bo tutaj tego Paula no to nie przegonimy jeszcze długo, więc no czasem jesteśmy na 10, czasem na 2, więc to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo, no różnie, nie? Różnie z tym bywa. Może my tutaj wydamy trochę golda w staty, bo jestem po tej awce, dobijemy właśnie tutaj 38900, zostawimy sobie tyle na wszelki wypadek, no Hadesa już na pewno nie pchnę, Hades to jest, a nie, myślałem, że to jest 10, Hades jest 9, no ale jego już w ogóle nie ma opcji, to też jest z tego co widzę zwiadowca, no ale już zobaczcie, no już nie ma takich prób jak z Posejdonem, już tutaj generalnie nawet do połowy mu nie zbijamy, więc nie ma sensu próbować. Kolejny to jest Paszcza Taurona. To jest wojownik, zawsze myślę, że to jest paladyn, ale to jest wojownik. No i zobaczcie, tutaj z tych 380 milionów co chwilę, o teraz 2 miliony, co chwilę tam 50 i dokładnie, tak coś czułem, że on padnie, więc super, Paszcza Taurona także pokonana, jakąś tu mamy broń, taką sobie, jak tutaj, no wojownik też, no bo tutaj mieli wszyscy wymieniane na takie, można powiedzieć, świeże, więc niech będzie. No i zaraz dobijemy, jak pokonamy jeszcze jednego na przykład tutaj, no to dobijemy sobie 408 lewy. Więc super, jeszcze bez wejścia do strefy mroku. No i dobra, mamy Necromancera. Necromancer to także jest wojownik bodajże, dokładnie. Albo Berserk w sumie, to też ciężko powiedzieć, wiadomo, że ma siłę. Ale poczekajcie, czy on tutaj, chyba jeszcze nie było, nie, wojownik. Chyba jeszcze jak Hemoridor wchodził, to nie było Berserka, chociaż mogę się mylić. Nie pamiętam jak to tam dokładnie było. W każdym bądź razie, no, to także jest wojownik i powiem wam, że jakby tutaj nam jakieś hity takie z wyższego rozrzutu krytyczne siadły, ten Fireball też w niego siada dosyć fajnie, no 33 miliony, no to szału też jakiegoś dużego nie ma, ale powiem wam, że tam było kilka takich prób bliższych po 20 milionów chyba nie było, tam około po 50-60, więc może nawet byłaby szansa i powiedzmy, że na niego zużyjemy 200 grzybów. To jest taki loch, że jest ciężki, ale też jest do zrobienia, przynajmniej tak mi się wydaje, więc można tutaj
delikatnie poklikać i liczyć, że on tutaj za wiele nie zablokuje, no a my dzięki temu będziemy mogli, mieli szansę na jakieś mocne, krytyczne ciosy i dzięki temu po prostu uda nam się go pokonać. No i dzięki temu byśmy zamknęli już Hemoridor i tak naprawdę zostałby mag w 13 piętrze, który po prostu jest nie do zrobienia, nie wiem, ile byśmy grzybów nie wydali, no to nie da rady. No i zostanie nam ten, ta Góra Olimp, która też jest tak naprawdę chyba najtrudniejszym lochem właśnie w tej strefie światła na ten moment. No ale zobaczymy jak to tutaj wyjdzie. No szkoda, fajnie by było go pokonać, bo mówię, wbilibyśmy od razu level samą strefą światła praktycznie pełny. No ale jeżeli się nie uda, no to trudno. No on ma tutaj 500 level, tego HP prawie 400 milionów, więc sporo jest wojownikiem, więc też jest takim, wiecie, klockiem. Także te nasze hity mu tu za wiele nie robią. Dobra, powiedzmy jeszcze 30 prób, bo tak te początkowe próby, można powiedzieć, że mnie zachęciły, ale teraz widzę, że jednak jeszcze tutaj troszkę brakuje, jeszcze tej siły tutaj głównie, o tam 60 milionów, jeszcze tej siły troszkę potrzeba, żeby go faktycznie kliknąć. No tutaj 15 milionów, kurde, no to była akurat taka, no dobra, no to jeszcze te 100 grzybków powiedzmy, to była akurat taka próba, gdzie faktycznie tam jeden hitek mocniejszy i on by padł, więc no kurde, no w sumie jest do zrobienia, no jakby nie było, on jest do zrobienia, tylko że no tutaj bardzo musi się walka dla nas, na naszą korzyść potoczyć, a to może być dosyć ciężkie. No teraz chyba mam na tym paladynie, nie pamiętam ile tam siły w podstawie, 9,5 tysiąca bodajże, coś koło tego. Planuję sobie dobić do 12 tysięcy, a potem lecieć sobie HP do 9 tysięcy i mniej więcej taką proporcję zachować, coś w tym stylu, że po prostu na powiedzmy na no tak, coś takiego, taka różnica, nie? Takie powiedzmy 3000 właśnie różnicy między siłą a HP, więc no tak to wygląda. Proporcje 4 do 3 można by powiedzieć. Więc no dobra, no niestety nie udało się. Także taki jest plan, że po prostu tutaj dobijam do 12 tysięcy, no brakuje mi jeszcze troszkę, jakby nie było, 2,5 tysiąca. No i tutaj lecę to HP już do 9 tysięcy. No to HP jest ważne na paladynie, jakby nie było. On tutaj ma przelicznik jak wojownik, więc no jest dosyć istotne. Dobra, czy my chcemy od razu wejść w tornadko? Może od razu w tornadko wejdziemy, nie będziemy się tutaj zastanawiać, no i sami widzicie, że to tornadko także pada i to dosyć praktycznie za darmo, sami zobaczcie. Także okej, 408 level mamy dobity, więc super. Zaraz 800 tornado dokładnie pęknie. No i już nie mamy tutaj miejsca w plecaku i dobra, nic tu w ogóle nie mamy, bo dzisiaj wiedźma chce paski, więc ciężko, okej, czyli robimy coś takiego, to mamy wszystko za dyszkę, tu jest za dyszkę, dobra, czyli te po 2,5, co mi tam zawki leciało i sobie po prostu trzymałem, żeby było, to możemy sobie w tym momencie sprzedać. Zrobić to dokładnie w taki sposób, no i może to za szósteczkę też. Tutaj mamy jeszcze miejsce, o, mamy jakiś paseczek akurat, dobra, to sprzedamy na pewno. Te epiki wrzucimy tu, żeby już mieć całą tą skrzynkę powiedzmy w epikach. Jeszcze dzisiaj do kibla nic nie wrzucałem, więc można będzie w sumie wrzucić, ale to już na razie się wstrzymam. No i okej, lecimy, to wiecie co, jak to tornado tak pada, to może najpierw tutaj podejdziemy do innych tych przeciwników w tej strefie mroku. No a później na sam koniec sobie do tego tornadka po prostu wejdziemy, żeby znowu uzbierać cały ekwipunek tych przedmiotów za dyszkę i po prostu sobie sumiennie, regularnie rozmontowywać to. Dobra, czyli tak, Alvaro to jest mag, okej, to w sumie myślałem, że to wojownik, ale no maga niestety nie oszukamy. No i dobra, mamy bossa orków, no co, no wojownik, więc może tam jakby Kunegunda coś poklikała, to by było okej. Poczekajcie, jak my tu w ogóle stoimy, jeżeli chodzi o tego Firebola, no też 33 miliony, w sumie on chyba więcej nie zrobi, bo to jest tam jakiś przelicznik, ja na ten moment nie pamiętam jak to dokładnie działa, ale jakiś tam przelicznik jest właśnie, że to zależy, tak to zależy od naszego HP, a tak to zabiera 1/3, ale to chyba w PvP jest inaczej, w lochach inaczej, na ten moment po prostu nie pamiętam jak to tam dokładnie działa, jeżeli chodzi o tego paladyna. W każdym razie no jak sami widzicie, na takich lochach za wiele nie robi, ale mimo wszystko i tak pokonany, strefa mroku, bozorków, także go sobie chętnie zapiszemy i mamy jakieś rękawice na inteligencję. Zobaczmy, plus 22, pancerzyk też nam dają, więc w zasadzie dlaczego by ich nie wymienić, skoro są po prostu lepsze i to, no te 20 stat to już jest, można powiedzieć, że sporo. Dobra, robimy to w ten sposób, tutaj razy 2, tutaj musimy odzyskać klejnot, cyk, no i jeszcze musimy sobie to zaczarować, bo to są rękawice, więc dosyć ważna sprawa. No i dobra, wracamy do tego Hemoridoru, no i mamy teraz Bezoga. Bezog to jest zwiadowca, czyli w teorii powinno być z nim jeszcze prościej aniżeli z wojownikiem, tak mi się wydaje. Ci zwiadowcy są raczej tacy
można powiedzieć, dosyć tacy papierowi, powiedzmy. Chociaż no ten ma tego HP sporo. Okej, ile temu bijemy? 26, no właśnie. Dobra, czyli klikamy go, poklikamy go tutaj trochę, no tamtemu też nie wyglądało, jakby miał paść, a padł. Więc powiedzmy, że tutaj do 6350, coś takiego sobie popróbujemy, no i jeżeli nie padnie, no to przejdziemy dalej. Przejdziemy dalej, czy ten 409 jesteśmy w stanie wbić? Powiem wam, że byłoby fajnie, bo byśmy dogonili tego zwiadowcę. No jakby nie było dogonić tutaj paladynem zwiadowcę pod względem levela, no to też nie jest wcale takie proste, bo jednak tym zwiadowcem te lożki idą dosyć fajnie, można powiedzieć, dosyć przyjemnie. No ale on też tam ma statystyki dosyć, można powiedzieć, słabsze względem nas, nie jakoś bardzo, ale mimo wszystko jednak są. Więc no my tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o te podstawy, ładnie idziemy, no ale to jest sumienna gra, nie? To jest jakby od samego grudnia, ten serwer bodajże startował 6 grudnia, więc od samego pierwszego dnia codziennie robienie 3 pasków, o ile mnie tam pamięć nie myli, ani dnia nie pominąłem i tak dalej, więc no mimo wszystko jest to dosyć, można powiedzieć, wynagradzane, nazwijmy to. No i tak jak mówię, no tak naprawdę bylibyśmy tutaj top 1, gdyby nie Antoniako. No z Antoniako jest ciężko, ale gdy my już tą kopalnię sobie postawimy wyżej, gdzie już tymi klejnotami można powiedzieć, że się zrównamy właśnie z tym Antoniako, no to wydaje mi się, że po prostu już nie będzie miał z nami tak łatwo, nie? No bo jednak ten paladyn swoje w tym PvP robi, jakby nie było. No wiadomo, że boli, że on jakby po opuszczeniu tego Firebola jest takim, można powiedzieć, chłopaczkiem do bicia, no ale on też ma HP jak wojownik i tak dalej, więc no też wcale to nie wygląda tak źle. Dobra, tego nie udało się pokonać, karuzeli też się nie uda, góry się nie uda, zobaczmy Puszusia. Puszuś to jest zwiadowca, no i wydaje mi się, że on akurat jest do zrobienia. No zresztą widać, że każda próba jest bliska, więc kwestia troszeczkę poklikać i wydaje mi się, że on faktycznie będzie do zrobienia. No tak jak mówię, zwiadowca i to wcale nie jakiś bardzo mocny i dokładnie padł. Co on nam tutaj dał? Dał nam na siłę coś takiego, plus 13, no to akurat nie jest wybitne, ale nie będziemy na ten moment rozmontowywać. Ja sobie muszę zobaczyć, jak to tam u Kowala w ogóle wygląda, w sensie, że wiecie, zmienić wygląd na taki, który mi da najwięcej surki, bo nieraz tak robię, nie? Nie robię tego, wiadomo, z każdym epikiem, ale czasem sobie to tam w tym kalkulatorku sprawdzam. Dobra, poczekajcie. Co by tutaj, to w ogóle musimy zapisać, to tak przede wszystkim. No i dobra, lecimy dalej, nie ma co się zastanawiać. Mamy Ara Pedagoga, to jest też zwiadowca, więc wydaje mi się, że on też, zobaczcie, że jest do zrobienia. Kolejny taki przeciwnik, gdzie każda próba jest praktycznie bliska, więc tak naprawdę też kwestia troszeczkę poklikać i także wydaje mi się, że będziemy w stanie go tutaj pokonać. Chociaż no zobaczcie, na początku były bliskie, a teraz już dalsze, no ale potem znowu bliskie, więc no wydaje mi się, że może faktycznie jesteśmy w stanie go tutaj kliknąć. No zobaczmy, no też zużyjmy na niego tak powiedzmy z 200 tych grzybów, niech będzie, no i jeżeli się nie uda, no to przejdziemy sobie dalej, bo nie pamiętam, co ja tam dalej mam. No wiadomo, 13 piętro na pewno, coś tam jest do zrobienia, ten Esteros może, no ale to jeszcze zobaczymy. Dokładnie, udało się go pokonać, więc super. Też go sobie tutaj zapiszemy oczywiście. No i dobra, już mamy ponad połowę levela, więc też naprawdę super. No i mamy jakiś paseczek dla maga, plus 48 i punkty życia 15%, no ale niestety tutaj my wolimy łączną odporność, więc także trzeba to pozamieniać wszystko. Łączna odporność, cyk, potem sobie robimy odzysk klejnotu, cyk, w ten sposób, no i tutaj razy 2 i okej, wszystko jest git, więc no naprawdę dużo mu dał ten pasek. No i dobra, teraz mamy maga bodajże, o ile, dokładnie, maga, więc no z tym magiem, czy będziemy go w stanie pokonać, nie mam pojęcia. No jeżeli byśmy byli berkiem, no to wiadomo, że do kliknięcia bez problemu, no ale że jesteśmy tym paladynem, no to jednak mag może nam tutaj sprawić problemy. On będzie dawał nam nadzieję, bo to jest mag, nie? Czyli on tego HP w teorii nie ma za wiele, więc on będzie dawał nam nadzieję jakimiś tu bliższymi próbami co chwilę, ale wydaje mi się, że nie ma to sensu, bo jeszcze nie jesteśmy w stanie tutaj go kliknąć, także okej, nie ma co. Lecimy dalej, 13 piętro, nordyccy bogowie Esteros. W Esterosie jest królowa matka, czyli zwiadowca. O, i chyba ona jest do zrobienia, mówiąc szczerze, chyba jesteśmy w stanie ją kliknąć. No taka pierwsza próba dosyć przyjemna i dosyć bliska i dokładnie, pokonane, mamy jakąś broń na wszystkie cechy niestety, ale też się przyda, nie? Też się przyda, więc nawet nie sprawdzam. Ale mimo wszystko, tak jak mówię, no będzie to na pewno tam jakoś do zrobienia. No i dobra, mamy pudla miniaturę. Pudel miniatura to jest wojownik i to jest, no tak samo, no tutaj Kunegunda musi, nie, podziałać, ale chyba on jest jeszcze za twardy, on jest...
Zobaczcie, że my tutaj praktycznie do połowy nawet nie schodzimy, więc ta Kunegunda no naprawdę by tutaj masę uników musiała zrobić, a na to jest dosyć niska szansa. Także żeby nie przedłużać, no to już go tutaj olejemy. Kolejna Walkiria. Walkiria wydaje mi się, że do zrobienia. Dokładnie, i 409 level wbity, więc super. Mamy jakieś rękawice na inteligencję, no ale to też nas na razie nie interesuje. Sporo nam z tej strefy mroku wypada tych przedmiotów, jakby nie było. Kolejne to jest Hell i Hell to jest Mag, czyli chyba znowu mamy stop na dłużej. Tak mi się wydaje, dokładnie, no bo też ci magowie tutaj, no to nie dość, że dużo HP, to jeszcze bardzo dużo biją. No dokładnie, no sami widzicie, jak te walki wyglądają tutaj na hita. No i Kunegunda też unikami nie oszuka, czyli dwa hity zwykłe i także pada. No i jak tutaj wygląda z nami, no my też no długo nie ustoimy, nie oszukujmy się, dobra, nie ma co. I ostatnie, czyli 13 piętro gruboskórny Geralt, i to jest mag, z którym bodajże już jesteśmy w stanie wygrać. No tam widzieliście dwie próby bardzo fajne, teraz troszeczkę gorzej, no ale tam 2 miliony, no chyba jest do zrobienia, chyba jest do kliknięcia ten gruboskórny Geralt. No tutaj magowie, no mówię, magowie są dla wszystkich blokami, jakby nie było, oprócz tutaj berserka, nie? Berserk nie ma w ogóle bloków, no ale gruboskórny także został pokonany. Cyk, robimy to w ten sposób. No i zobaczcie, bardzo dużo lochów dzisiaj nam udało się pokonać, więc to jest na plus. Co tu z niego wypadło? Coś na siłę, jakiś pierścionek, czy jest do podmienienia? Jak najbardziej, tylko należy standardowo podmienić sobie runkę, łączna odporność, teraz odzysk klejnotu, cyk. Teraz robimy to w ten sposób i ulepszamy razy 2 i okej, jest git, czyli spoko. Lecimy jeszcze tutaj, zobaczymy. No teraz mamy Leandera, no i jego już nie zrobimy raczej. Leander to był blok, pamiętam, i w świetle, i tutaj tak samo. No to jest wojownik, ale bardzo mocny i też bardzo dużo bije, więc jakby raczej nie ma to sensu. No dokładnie, zobaczcie, jaki hit nawet dla Barbara, bardzo, ale to bardzo mocne. No tutaj Magusia to pewnie zwanshotuje, no dokładnie, zwykłym hitem go zwanshotował. Tutaj tak samo, no tam by musiała bardzo, ale to bardzo dużo uników zrobić. No ale on też blokuje, nie? Więc jakby no bije dużo, także nie ma to sensu. Okej, okay, i lecimy do tego tornadka i to tornadko klikamy, ile tam nam wejdzie, lub nam się po prostu skończy miejsce, bo wiadomo, też golda jakoś tam dużo nie chce marnować. No ale zobaczcie, że to tornado pada praktycznie za darmo, no i też przez to bardzo dużo itemków nam leci. No i te itemki będziemy musieli, jakby nie było, wyrzucić, nie? No ale dobra, zobaczymy, czy 410 level by się udało wbić. To by było przyjemne w zasadzie. Poczekajcie, tu mamy już fulla, tu w ogóle nam paski nie podropiły, więc okej. Czy my coś mamy tutaj taniego? No to za dyszkę, wszystko za dyszkę, zobaczcie. No to za piątkę można sprzedać. Te przedmioty były w toalecie, to można sprzedać. No to są drogie itemy, nie? Bo to jest jednak za siódemkę, więc też sporo, no ale dobra. Powiem wam, że ile my mamy tutaj? No połowę levela, więc powiem wam, że chciałbym wbić ten, ewentualnie może jakieś tutaj epiki powyrzucamy, bo tych epików jakby nie było, no to mamy dużo. No golda wiadomo, golda szkoda, chociaż i tak już trochę sprzedałem, jakby nie było. Tutaj może sobie damy troszkę w siłkę jeszcze, ale może jakieś epiki, tak jak mówię, byśmy tutaj powyrzucali. No dobra, na razie trochę miejsca mamy, więc lecimy dalej. Może tutaj się zaraz okaże, że będziemy mieć jakiegoś mocnego bloka i już będą nici z tego 410, no ale zobaczymy, jak to pójdzie. Ok, kolejny padł, no i znowu nie mam miejsca, czyli widzicie, no to tornadko leci jak szalone. Dobra, czy coś mi tutaj tańszego, ta broń powiedzmy, no i ten wisior też powiedzmy. Dobra, jak to tutaj będzie teraz wyglądać? Wiecie co, bronię pozostawiam, bo bronię jednak warto jest mieć, ale tutaj to posprzedaję, powiedzmy, w ten sposób. Tutaj sobie to poprzenosimy, chociaż nie, to poprzenoszę tutaj. Ja też mogę w ogóle rozmontować też kilka rzeczy. Ile my tu mamy miejsca u kowala? A nie, już nie mogę, dobra, to nieistotne, nie było tematu. Te epiki, coś tu jeszcze mamy, a jeszcze mamy broń, no i powiedzmy, że jeszcze sobie to przeniosę. I tutaj może zrobię jeden rządek wolny w ten sposób. No miałem te epiki do kibla, nie? Ale ja już ich tutaj nie ruszam chyba z miesiąc, bo non stop albo nam coś dropi, albo po prostu coś mam, więc jakby no szkoda zajmować je kół, jak możemy sobie dobić level na odcinku fajny, a przy okazji nie stracić golda, nie? Wydaje mi się, że opcja jest lepsza.
Chociaż w zasadzie no na kupno tych epików też tam musiałem wydać golda. Nieistotne, po prostu chcę dzisiaj dobić ten 410, ładny level okrągły, jak na tego paladyna to po pierwsze, a po drugie też niedługo z kalendarza nam wleci kolejny level, więc to naprawdę jakiś tam progresik fajniejszy będzie po prostu. No ale dobra, mamy nanorobocią papkę, nanorobocia papka to jest wojownik, czyli jakiś tutaj bloczek, ale dobra, też padł w miarę szybko, ok. Kolejny bloczek, no tutaj się na pewno trafią jakieś takie większe bloki przez jakiś okres czasu, a potem znowu będzie to szło po jednym grzybie, tak jak szło do tej pory, tak mi się przynajmniej wydaje i taką mam nadzieję, no bo nie po to robiłem tyle miejsca w ekwipunku, żeby teraz nagle się zatrzymać na jakimś smoku. No ale dobra, poczekajcie, no zobaczymy, ile mamy już, prawie pół godziny, kurde, ale dzisiaj wjechaliśmy w te lochy jak źli. No ale dobra, no ten smoczek no nie jest do zrobienia, tylko trzeba poklikać. Mam nadzieję, że padnie i że potem będą jacyś prości przeciwnicy. No już tutaj zobaczcie, lewy górny róg, ten paseczek już nam naprawdę malutko brakuje, jeżeli chodzi o wbicie tego 410. No na ten moment blokuje nas smog, nie? Blokuje nas smog, dobra, smog poszedł, no i okej, leci dalej. Lecimy, lecimy, kolejny wojownik, znowu jakiś szczur ściekowy, także bloczek, no ale dobra. O, myślałem, że padł, ale to tam się coś się graficznie zepsuło. Dobra, padł, super, mamy jakiś pasek, to od razu pójdzie do wiedźmy. No i dobra, i kolejnych kilka padło. Kolejny padł, super. Co teraz? Wojownik znowu, 84 tysiące siły. Coraz mocniejsi ci wojownicy, ale to nadal jest wszystko do zrobienia. To jest jak... naprawdę tu mamy zaległości, jeżeli chodzi o tego paladyna. No i też wiadomo, no te lochy tak padają, no bo my idziemy w golda, nie? Więc jakby nie było, no to ten level nam się aż tak bardzo nie rusza, no ale te statystyki jakby nie było nam pukną. To był zwiadowca, jakiś kolejny padł, ten też padnie. Dobra, super, ten też padnie. Kolejny padnie, kot w butach padnie, padnie, kurde, ile już... A, już mamy 410. Okej, już został wbity. No i dobra, mamy dwa paseczki, więc spoko, można je od razu tutaj sprzedać. Możemy zrobić to w ten sposób, mamy od nowa sporo golda, więc dobra. I co my teraz mamy tutaj za przeciwnika? To jest jeszcze zwiadowca, no to on padnie, dokładnie. Ten też padnie, no i tu... A, to też jest zwiadowca. Zobaczcie, no było kilku wojowników i teraz od nowa mamy naprawdę, naprawdę prostych tych przeciwników, nie? Jakoś to pada. No i sporo itemków też nie za dyszkę nam poleciało. Tu jakiś w ogóle za 4, więc też można sprzedać. Tutaj za 5 można sprzedać, no to jest, za 5 już jest sporo, nie? Od 5 to już jest naprawdę tak można powiedzieć, lepsze to, lepsze te itemki, droższe i warto by było zostawić. No ale dobra, nieistotne, okej, kolejny padł, tam jakiś epik nam wyleciał. No i teraz mamy kolejnego wojownika, dobra, to już jego nie klikamy, nie ma to najmniejszego sensu. Tu sobie dodamy jeszcze troszkę w siłkę, żeby te 50 milionów powiedzmy nam zostało. I okej, no jak widzicie, ogromny, ogromny progres na paladynie. Naprawdę bardzo dużo leveli wbiliśmy, ponad 3 tak naprawdę, bardzo dużo lochów też popchnęliśmy. Na szybko jeszcze tutaj, żeby nie przedłużać, sobie obejrzymy po prostu czteroręki Peter, jak to wyglądało. To będą krótkie walki, mam nadzieję, a jak będą jakieś dłuższe, to będę po prostu skipował. No tutaj dokładnie, no parę krytów wystarczyło i ten czteroręki Peter padł. On nas tutaj za bardzo nie bił. No i dobra, kolejny, artysta kombinator, jak to tu wyglądało? On nam krytyk, no ale my dwa mocne krytyki, zobaczcie, tylko minus 300 tysięcy. Czyli tak jak mówiłem, że ta walka powinna wyglądać. Kolejny to jest Poseidon. Poseidon to jest zwiadowca, ale bardzo, bardzo można powiedzieć twardy. Więc tutaj chyba ta walka troszkę będzie... trwała, chociaż znając tego paladyna, to już później to, no właśnie, coraz mocniejsze te kity będzie ładował. No bo to jakby, no, zbić tyle HP, no to jednak trzeba te kity bić mocne. No i jak sami widzicie, 77 prawie milionów, 56, on też w ogóle bardzo malutko unika, 103 miliony, 26 to zwykły, 100 milionów prawie, 86, no i tutaj jeszcze 10 milionów HP, no ale też udało się go pokonać. Paszcza Taurona to jest, aha, ten wojownik, no to z nim to akurat będzie walka troszkę trwała, także nie ma to sensu. No i zobaczcie, 680 tysięcy nam zostało, więc też ledwo, ledwo, no ale się udało. No i teraz mamy strefy mroku, więc tak, ten mu zbił nie za wiele, ten też nie za wiele, 430 milionów, no i zobaczcie, Kunegunda zbiła mu ponad 300 milionów sama, więc no tutaj ona zrobiła głównie robotę, my tak naprawdę tylko musieliśmy go dobić i to też wcale nie jest takie, jak sami widzicie, proste, bo on tutaj te hity ładuje dosyć mocne. No ale okej, udało się. Kolejny, Puszuś zwiadowca.
Wojownik troszkę mu tutaj zbił. Jak tutaj, jeżeli chodzi o Magusia, no Maguś też jakiś. I Maguś jak tak walnie nieraz krytyka, to troszkę zrobi, nie? No i Kunegunda tak samo dosyć sporo mu tutaj jakby nie było zrobiła. No i dzięki temu udało się go pokonać, bo my po prostu tylko dobiliśmy. Ale mówię, ten Maguś tak w sumie wydaje mi się, że Maguś jest najsłabszy z tej trójki pachołków. Że jednak Kunegunda to jest podstawa, drugi to jest Wojownik, bo on też tam swoje ustoi, czyli ten Barbar. A Maguś na końcu, no ale Maguś też się przydaje, nie? Nieraz jak walnie takiemu zwiadowcy kryta, no to jednak, zawsze coś tam zrobi, nie? No zobaczcie, teraz 90 milionów zabrał, nie? Więc to jakby nie było, troszkę jest. No i okej, 377 milionów, no i tutaj Kunegunda znowu popis umiejętności, popis uników, a my tylko tak naprawdę Fireballek plus chyba jeden hitek. No i udało się go pokonać, dokładnie. I dobra, dalej mamy Królową Matkę. Już tutaj głos tracę powoli. Zwiadowca, no ten mu nie zrobił za wiele. Tutaj Maguś ile? No też za wiele nie zrobił. 294 miliony. No i Kunegunda znowu prawie 300 milionów zabrała. No i my tutaj tylko go dobiliśmy, chociaż też zobaczcie, że musieliśmy... tutaj ledwo jeszcze krytyk z jego strony. No ale same u nas dużo krytyków, no i także udało się go pokonać. I ostatni gruboskórny Gerd, to już jest mag. Więc ta walka nie będzie po prostu długa. Tutaj Barbar dosyć fajny krytyk, Maguś też coś tam krytyka walnął, Kunegunda tak samo, no i my tutaj go dobiliśmy bodajże na dwa hitki, dokładnie, dwa dosyć mocne hitki. No i tak to po prostu dzisiaj wyglądało. Okej, więc to by było na tyle. Ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam odcinek podobał, bo jakby nie było, no ten Paladyn dzisiaj naprawdę spory progres zaliczył. Więc ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, wbijajcie na Discord dla widzów w przypiętym komentarzu i w opisie filmu także, i tyle, zostawiajcie subskrypcję z dzwoneczkiem i tak naprawdę tyle. Dziękuję raz jeszcze za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć.